Państwa i korzystając z okazji chciałam bardzo serdecznie zaprosić do odwiedzenia naszego stoiska podczas targów Motor Show w Poznaniu. Na naszym stoisku zobaczycie Państwo oprócz tych modeli, które już znacie, które są w naszej ofercie, czyli na przykład 20 Lanfra Tucson. Zobaczycie też dwie premiery, dwa nowe modele, które będą miały swoją polską premierę właśnie podczas Motor Show. Obydwa modele niedawno były po raz pierwszy prezentowane podczas targów w Genewie, także cieszymy się, że możemy je też tak szybko pokazać polskiej publiczności. Pierwszy model to jest Ioniq. Tak jeszcze gwoli przypomnienia. Zwróćcie Państwa uwagę, że Ioniq to jest unikatowy model, bo to jest jedyny samochód, który jest dostępny z trzema różnymi napędami do wyboru. Z napędem hybrydowym, elektrycznym i hybrydowym z możliwością doładowania. I podczas targu w Poznaniu pokażemy właśnie tę trzecią wersję, tę trzecią odsłonę, czyli hybrydę z możliwością doładowania. Zobaczycie Państwo wszystkie trzy modele, ale na tę wersję zwracam szczególną uwagę. To jest właśnie ta premiera, o której wspomniałam. Co ważne, Hyundai aspiruje bardzo mocno, bardzo dynamicznie do statusu wiodącej marki, jeżeli chodzi o napędy ekologiczne. Tutaj korzystając z okazji chciałam tylko podkreślić, że właściwie na ten moment jesteśmy jedynym producentem, który oferuje w swojej gamie modele ze wszystkimi ekologicznymi napędami. Bo oprócz tych wymienionych mamy jeszcze w swojej ofercie model napędzany wodorem. Także to też taka ciekawostka, to jest nasza strategia, to jest przyszłość. Ja wiem, że Państwo dosyć sceptycznie podchodzicie do napędów ekologicznych, bo nie budzą one takich emocji, ale jest to już przyszłość i od tego nie ma odwrotu. Także tutaj chcemy zwrócić uwagę, że będziemy mieć mocny i głośny głos w tym temacie. O tym się Państwo też przekonacie właśnie w Poznaniu. Ale drugą premierą, która jest dla nas jeszcze ważniejsza, bo taka, że tak powiem, bliższa sercu, to i30 wersji wagon. i30 kolejna, druga odsłona właściwie modelu nowej generacji, trzeciej generacji, odsłona wersji kombi. Po dostępnej już w salonach wersji hatchback pięciodrzwiowej. Mówię, że druga, dlatego że to będzie cała rodzina modeli. i30 będzie się składało z czterech wersji docelowo. Mamy już dwie, mamy już hatchbacka, pokażemy w Poznaniu wagona. Do końca roku zadebiutuje jeszcze i30 w sportowej wersji N. To taka ciekawostka, a na początku przyszłego roku bardzo elegancki, designerski można by powiedzieć fastback. Także my tutaj komunikujemy, że to jest samochód dla każdego. Tym samym podkreślam, że rzeczywiście te cztery wersje, jak to się mówi, dla każdego do wyboru ze względu na preferencje będzie sobie można wybrać i takie auto zamówić, tak jak mówię, docelowo w czterech wersjach. Co ważne, wagon to zawsze takie pytanie, które Państwa wypada z Państwa strony. Pojemność bagażnika to jest bardzo ważne, wiodąca w klasie, to podkreślam. Po rozłożeniu foteli 1650 litrów, także mamy się czym pochwalić. Do tego bardzo bogate wyposażenie, już tutaj przyzwyczaił Państwa do tego, że oferujemy zdecydowanie więcej niż nasza konkurencja i to już w wersjach podstawowych. Tak będzie również w przypadku modeli i30. Szczegółowe informacje oczywiście będą dostępne na naszym stoisku. Co jeszcze? Samochód zbudowany jest w 52% ze stali o wysokiej wytrzymałości. To też chcemy podkreślać. Jesteśmy jedynym producentem, który produkuje auta ze stali z własnych buty. To istotne, to ważne, a wykorzystanie takiej stali właśnie w produkowanych przez nas modelach wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale na komfort jazdy i to wszystko też w modelu i30 wagon. A także zamykając tę moją przydługą wypowiedź, jeszcze tylko przypomnę, że wszystkie nasze modele, jak i również wspomniane premiery, objęte są 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Kolejny unikat na rynku. Także zapraszam do odwiedzenia naszego stoiska, porozmawiania z przedstawicielami firmy, którzy będą obecni. Udzielimy dalszych szczegółowych informacji. Dziękuję.